Pierś z kurczaka najczęściej jemy smażoną albo grillowaną. Dziś jednak wykorzystam do jej przygotowania piekarnik. Mocno ją doprawię i upiekę razem z ciekawymi warzywami. I właśnie od warzyw zaczynam przygotowanie tej potrawy. Na pierwszy ogień idzie czerwona cebula, kroję w dosyć duże kawałki. Następna będzie marchewka, która doda bardzo dużo słodyczy. Wkroję w dosyć grube plastry. Podobnie robię z selerem naciowym, którego nie może zabraknąć w tej potrawie. I jeszcze pomidor, który w ciekawy sposób połączy się ze wszystkimi warzywami. Wszystkie warzywa umieszczam w naczyniu żaroodpornym, dodaję dosyć sporo utartego na tarce czosnku, wszystko razem mieszam. Posypuję dosyć obficie świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Skrapiam octem balsamicznym oraz obowiązkową w tego typu potrawach oliwą z oliwek. Stawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Warzywa będą piekły się około 40 minut. I podczas ich pieczenia zajmę się pieczeniem z kurczaka. Chcę, żeby miała zdecydowany smak. Umieszczam je w miseczce, posypuję solą, świeżo zmielonym pieprzem. Skrapiam pikantnym sosem chili. Dodaję do niej także łyżeczkę musztardy Dijon i porządnie nacieram. Odstawiam na 10 minut. A na około 15 minut przed końcem pieczenia się warzyw wyciągam warzywa, dokładam do nich mięso i po 15 minutach mam już wszystko gotowe. Upieczoną pierś przekładam na deskę i kroję w plastry ukośnie. Upieczone warzywa układam na talerzu, a na nie nakładam moją zgrabnie pokrojoną pierś. Posypuję jeszcze pokrojonym drobno szczypiorkiem oraz polewam sosikiem, który wytopił się podczas pieczenia warzyw z mięsem. Ta potrawa jest wyjątkowo smaczna, a co najważniejsze bardzo łatwa do przygotowania. Dania z piekarnika przygotowują się niemal same, więc i Wy koniecznie zróbcie taką potrawę w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.